Kurczak? Wołowina? Nie, dzisiaj zjem sałatkę z awokado. Jak myślisz, dlaczego ludzie decydują się na bycie wege? Spróbować? Jak to jest? Bo zresztą sam próbowałem. I jak? Udało się? Ciężko bez mięsa, naprawdę ciężko. Ale chociaż tak naprawdę otwierają się nowe przepisy. I podziwiam to, że można marchewkę zrobić na 50 różnych sposobów. No ja miałem różne koncepcje, dlaczego tak się dzieje. Zazwyczaj wege ludzie to są kobiety. I zawsze wydawało mi się, że to jest taka filozofia, że dieta źle brzmi. Więc może przejdę na wege, to wtedy mogę się odchudzać już, że tak powiem, za tą zasłoną wegetarianizmu. Naprawdę nie wiem. Przecież mamy tyle fajnych rzeczy związanych z mięsem, a ludzie chcą być wegetarianinami, to ja nie wiem dlaczego. Według mnie lepiej jeść wszystko, ale tak w miarę. Głównie myślę, że ze względów jakichś takich światopoglądowych, po prostu nie chcą zabijać zwierzątek, albo po prostu z jakichś względów zdrowotnych, co też się często zdarza. Czy wyobrażasz sobie życie bez jedzenia mięsa na dłuższą metę? Na dłuższą metę raczej nie, bo też dużo ćwiczę, więc no, potrzebuję tego białka zwierzęcego. Więc raczej nie. No ja jestem mięsożercą, więc u mnie niestety to nie wypali, nie ma takiej opcji, ale jak najbardziej szanuję i podziwiam nawet czasami, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Ale z punktu widzenia dietetyka, bo jestem też dietetykiem, to jak najbardziej uważam, że można to fajnie sobie zbilansować, to w żaden sposób nie jest ograniczenie. Ja osobiście za bardzo cenię sobie dobrą wołowinę i wszelakie innego, że tak powiem, martwe zwierzaczki, żeby przechodzić coś takiego. Ja po prostu lubię mięso, więc po co mam rezygnować z tego, co lubię? No, to jest bez sensu. I za co lubisz mięso? Oczywiście za jego smak. Właśnie teraz jedę na burgera. Co sądzisz o tym, o takich osobach, które cały dzień jedzą tylko owoce? No nie jest to moim zdaniem zbyt dobre. No, jest to dosyć popularne, ale moim zdaniem to nie jest fajne, bo trzeba jednak jeść wszystkie składniki odżywcze. Dałbym rady, spoko, ale no, po prostu mi się nie chce tego robić. Bo wokół mnie wszystko związane z mięsem, a ja muszę jeść tylko owoce. No co to? To jest śmieszne. Nie ma życia, no nie? Bez mięsa. No właśnie, tak. Okay. Cały dzień owoce, tylko na owocach. No, pewnie jeden dzień czy dwa mógłbym sobie na taki detoks pozwolić, ale potem, że tak powiem... Nie na dłuższą metę. Rządza mordu wygra. Jakie znacie rodzaje mleka roślinnego? Sojowa, cały czas piję namiętnie. Mleko kokosowe mi się tylko kojarzy. Nic o tym nie powiem, bo nawet naprawdę nie wiem, co to jest. Uważasz, że jakie mleko jest zdrowsze? Roślinne czy od zwierzęce? Szczerze mówiąc, żadne mleko chyba nie jest do końca zdrowe. To jest ciężkie pytanie i na ten temat tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi. Mleka roślinne są w porządku dla osób, które nie mogą pić takiego mleka od zwierzęcego, więc jak najbardziej są ok, jeśli mają jakiś dobry skład. Roślinne, bo od zwierzęce bardziej jest przeznaczone dla karmienia cielaków niż dla ludzi. Czy uważasz, że dobry obiad powinien mieć mięso, tak? Nie przejdzie bez mięsa. Jestem wieśniakiem, więc ja to jest chabowy, dla mnie to jest podstawa żywieniowa, więc tak to wygląda. A co sądzisz o jakichś wegańskich kabanosach, kiełbaskach i tak dalej? Nic nie sądzę, bo takiego nie jem po prostu. Ja nie rozumiem, jeżeli to jest kabanos, on powinien być z mięsem i tyle. Znacie może jakieś żarty o byciu wege? Albo jakieś memy śmieszne może to? Homo. Tak. Dzisiaj wege, jutro homo. Trawa też cierpi, może zjedźcie kamienie albo coś w tym stylu, akurat jakoś za bardzo memiczny nie jestem, ale no to co ja mam powiedzieć, no czasami jest to śmieszne, no, że jednak no chipsy z jarmużu, no powiem szczerze, że no, że trochę zabawne, no że no, nie wiem, jakoś mnie to bawi, jakoś wolę schabowe, no przepraszam. No. Jak widzicie na przykładzie Wrocławia, nie tak łatwo jest zrezygnować z jedzenia mięsa. A co wy sądzicie na ten temat? Piszcie w komentarzach. Dla Campus TV, Nicola Fiedler.